O panie! Teksas! Co się dzieje w Teksasie? Secesja! Być może narcolepsja, wojna domowa, wbijaj na mój kanał, zobacz jaką miniaturkę dałem. Strzałka! Gdzie ta strzałka prowadzi? Czołg! Czołg jest na pociągu! Może się troszeczkę wszyscy uspokoją, już dobrze? To będzie rozkmina kożuszka. Okej. Okay. Witajcie po raz kolejny na kanale. Przepraszam za ten wstęp taki awanturniczy, ale czasem człowiek musi sobie trochę zwentyla. Tak w takim jestem awanturniczym nastroju, bo coraz mniej mi się ten świat podoba, w którym żyję, szczególnie ten świat mediów. Są dwa zjawiska. Ta sprawa Teksasu, za chwilę do niej przejdziemy. Natomiast druga sprawa to jest, jakim fenomenem sprawa Teksasu stała się w mediach społecznościowych. Ludzie mi wysyłają, jak Gwardia Narodowa maszeruje, wysyłają mi miniaturki. Ludzie wszyscy piszą, że mimo tego, że wszyscy o tym mówią, to ciągle Kluczowy argument jest taki: w mediach o tym nie usłyszycie. To jest taki dobry argument, tak jak od wielu lat w trzeciej RP zawsze prawica uważała, że wszystko zdominowała lewica, natomiast lewica zawsze uważała, że wszystko zdominowała prawica. Oczywiście Cynia uruchomiła za pomocą pilota mecz, który wcześniej oglądałem. Chwila przerwy. Oczywiście jeszcze puściła bąka z zemsty, żeby atmosfera nagrywania tego filmu była twórcza. Dobrze. W każdym razie więc. Tylko chwilę chciałem o tym. Nie wiem, z czego to się bierze, ten fenomen tego Teksasu, że ludzie się spodziewają wojny, ale to chyba tak jest, że, że na YouTubie te, te jakby algorytmy wszystkie mają wpływ na nasze myślenie. Ja już taki, taki żart wymyśliłem w swojej głowie, że w końcu skończymy z taką miniaturką, że na miniaturce będzie totalna apokalipsa, nikt nie żyje, i w tytule będzie, jeśli żyjesz i oglądasz ten film, to znaczy, że jednak totalna apokalipsa, o której mówiliśmy w tym filmie. Nie nastąpiła, ale film jest i tak bardzo ciekawy. Więc dużo rzeczy można by było mówić o tym, co się stało, ale najważniejsze jest pytanie, co się naprawdę dzieje. I chciałbym zacząć od bardzo prostej. Odpowiedzi na to pytanie. Otóż jest jeden bardzo istotny kryzys, o który martwią się Amerykanie. Amerykanie już ponad podziałami politycznymi się martwią o ten kryzys, i to jest kryzys imigracyjny. Za ten kryzys imigracyjny odpowiadają oczywiście warunki tak zwane obiektywne świat się zmienia, niektórzy mówią, że ocieplenie klimatu sprawia, że ludzie mówią, że może na północy będzie chłodniej, natomiast obok tych, tych argumentów o warunkach obiektywnych i tak dalej, jest jeden kluczowy argument, to znaczy, że odpowiada za niego przede wszystkim administracja federalna Joe Bidena i kryzys ten jest ogromny. Trzy lata rządów Joe Bidena przyniosło 6,3 bodajże miliona nielegalnych migrantów na terenie Stanów Zjednoczonych. Dla porównania, to jest większa populacja niż populacja Los Angeles i to jest większa populacja niż populacja 33 amerykańskich stanów. Przypomnijmy, że Stanów jest 50%. Tam hawaje, coś tam. W każdym razie, e, więc działania e, Grega Abota są de facto didaskaliami i cały ten konflikt, Konflikt o Eagle Pass, tak zwany, o którym za chwilę powiemy, to są didaskalia, które służą też jako zagrywka pr żeby wynieść sprawę migracji i to, jak e, administracja Bidena sobie z tym nie radzi, na pierwsze strony gazet i pierwsze strony internetowych portali, i żeby też, może, właśnie w Polsce paru youtuberów aspirujących zrobiło o tym filmiki. Jeżeli chodzi o tą migrację, ona jest rzeczywiście zatrważająca. Tak? To jak się spojrzy na te dane, rzeczywiście tam pod koniec rządów Trumpa już następował lekki aptyk, jak mówią Amerykanie, czyli taki skok w górę. Natomiast to wszystkie bije rekordy z czasów George'a Busha, juniora oczywiście, nie mówiąc o czasach Obamy. Za Obamy tysiąc migrantów dziennie ujętych lub wykrytych przez Border Patrol to był kryzys migracyjny przez kilka dni. Teraz mamy dni, gdzie tych migrantów dziennie wykrywa się 10 tysięcy i więcej. tak Miesiące, gdzie jest ponad 300 tysięcy. Do tego oczywiście dochodzą wszystkie, a to nie są tylko kwestie społeczne, miejsc pracy, obciążenia systemów takich infrastrukturalnych, tak gdzie szczególnie w tych stanach granicznych to jest odczuwalne. Ale do tego też dochodzą realne kwestie bezpieczeństwa. Kilku dziennikarzy śledczych, między m.in. dziennikarka, która jest trans osobą, ale ja ją akurat znam i ją nawet lubię, niezależnie od jej tam poglądów na inne sprawy, e, która pracuje teraz dla ZSU, zrobiła cały taki reportaż o tym, jak Rosja jest zaangażowana w kreowanie chaosu na południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Więc udział Rosji to jest następna kwestia. Ostatnio w internecie popularny był taki filmik, że Kazach, tak został zidentyfikowany ten człowiek, który jest zapytany przez jakiegoś reportera na granicy, mówi, jak ty się nazywasz? I odpowiada, you know, one wanna know my name? Soon everybody will know my name. I oczywiście, jakbyście byli Amerykaninem, szczególnie takim, który nie żyje na zamkniętym osiedlu, gdzie jeszcze czuje się bezpiecznie, to byście pomyśleli sobie, może to jest jakiś znak czasów i my się dowiemy rzeczywiście o imieniu tego człowieka, jak będą media mówiły o kolejnej bardzo nieprzyjemnej sytuacji, tak powiedzmy, żeby algorytm nas tutaj nie uznał, że nawołujemy do przemocy czy coś tam. Więc, co się stało? Dwie genialne zagrywki w całej tej rozgrywce migracyjnej. Pierwsza, o której już mówiliśmy w przeszłości na tym kanale, czyli ta decyzja o przenoszeniu migrantów szczególnie do miast sanktuariów, za chwilę będziemy mówili o tym, jak prawo federalne jest w konflikcie z prawem stanowym w pewnych momentach i jak konstytucja jakby pozostawia pewne no, pole do interpretacji. Natomiast Warto zwrócić uwagę, że sama idea miasta sanktuarium to jest zaprzeć, mimo tego, że demokraci w przeszłości zwykle to oni stali po stronie praw rządu federalnego i umniejszania praw rządów czy władz stanowych, to w tym przypadku władze, burmistrzowie demokratycznych miast powiedzieli: Nasze miasto będzie sanktuarium, co w praktyce oznacza, że jak na przykład policja, która podlega temu burmistrzowi, złapie nielegalnego migranta, to nie będzie miała obowiązku, a nawet będzie zapisane w prawie tego miasta, że nie będzie współpracowała z ICE, czyli z tą agendą odpowiedzialną za kontrolę migrantów, tych legalnych i tych nielegalnych, którzy są już na terenie Stanów Zjednoczonych. I Abbot zaczął wysyłać autobusami z Teksasu ludzi do tych stanów. Statystyki, one są bardzo. Być może to było w sumie 40-50 tysięcy ludzi, którzy w ten sposób. Zresztą spora ich część, i takie reportaże można było czytać na przykład na łamach New York Times'a była wdzięczna za to, że zostali tam wysłani. Bo oni chcieli tam pojechać, bo mieli tam już rodzinę. Mieli coś załatwione, i tak dalej, i tak dalej. Tak? To są całe systemy jakiegoś takiego migranckiego networkingu, które przecież działają. Tak? Więc w sumie to było 40-50 tysięcy. Natomiast jak się okazało w statystykach nielegalnych migrantów w ostatnim roku tylko do Nowego Jorku, tylko do miasta trafiło 100 tysięcy. Natomiast zagrywka była o tyle genialna, że nagle ci liberalni, lewicowi burmistrzowie tych miast mogli zrzucić winę na Abota i zacząć otwarcie mówić, my nie jesteśmy w stanie tych Nie mamy miejsca dla tych ludzi, tak? Były te wszystkie akcje, gdzie tutaj w przedszkole przestawało działać, bo tam musi być miejsce e, dla naszych nowych gości, i tak, dalej, e, i tak dalej. I to była pierwsza genialna zagrywka. A to, o czym mówimy, drugi, o druga, druga rzecz, to jest ta druga genialna zagrywka, i ona dotyczy tego autonomicznego przez Teksas zabezpieczenie części granicy. I teraz umówmy się to ma przede wszystkim wymiar pr tak? Oczywiście nie jest tak, że w każdym punkcie granicy jest taki sam, takie sam, samo natężenie ruchu nielegalnych migrantów, tak? One się bardzo od siebie różnią. Natomiast same te liczby no wiele mówią. Teksas ma e, 1200 ponad mil granicy z Meksykiem. Te kluczowe miejsce, czyli to tak zwane Eagle Pass, i ten Shelby Park tak zwany, o które tam jest cała ta bitwa, ma... Długość tej granicy w tym miejscu to jest 2,6 mili. W sumie, te dane, ja tutaj nie zrobiłem super wielkiego researchu, przyznam Wam szczerze, więc mogę się mylić, ale ostatni szacunek, który ja widziałem, na jakiej długości Teksas rozłożył ten drut kolczasty, czy tak zwaną koncertinę, to to było 30 mil. Jestem trochę zmęczony, bo całe dnie dzisiaj... Pracowałem znowu nad burzą, jak ją zmontować, i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten odcinek. Bardzo Wam polecam. Przeprowadzam tam wywiad z samym sobą. Więc nie będę tego teraz liczył w głowie, ile 2,6 mili to jest procent 1200 mil, ale to nie jest duży procent, tak? To nawet chyba nie jest procent. Tak? Dobrze mówię, tak? Bo 1212 mil to jest 1%. No, czyli to jest 0, ,10. Więc to nie ma znaczenia. Dla zabezpieczenia w ogóle Teksasu. Natomiast zdecydowano się ze względu na to, że na przykład ten Shelby Park, Nomen Omen, znaczy nie Nomen Omen, notabene, Shelby to był e, generał Konfederatów, który uciekł do Meksyku. <grym> też taka, że tak powiem, piękna historia. Uciekł do Meksyku, odmawiając poddania się i swoich żołnierzy wojskom Unii, Unii i jest ciągle jeszcze czczony na południu, co też pokazuje specyfikę. Natomiast oni zaczynają, tam, tam jest w ogóle takie, są śmieszne obrazki, jak sobie tego poszukacie w internecie, że stoją takie te kontenery morskie tak zwane, te takie, co każdy je widział gdzieś tam na ciężarówkach, jak ktoś był w porcie, kiedyś to widział. Eee, plus jest ten taki, ten, ta koncertina, a za nimi jest pole golfowe, na którym ludzie sobie grają i na tym samym zdjęciu, które jest z jakiegoś drona zrobione, są jeszcze ludzie, którzy przechodzą przez rzekę w stronę tych kontenerów i w stronę tej koncertiny. Czyli taka sytuacja dosyć dziwna to jest. Natomiast Potem się zaczyna konflikt. Ten konflikt zostaje napędzony także symbolicznie, bo media te liberalno-lewicowe wykrywają taką historię, autentyczną historię, że chyba trójka dzieci topi się w, w rzece obok tego tak zwanego Eagle Pass. Tak? Shelby Park to jest węższa nazwa, Eagle Pass to jest całe to miejsce, tak? które pewnie jest dosyć popularne, podejrzewam, wśród migrantów. Tak? I że oni utopi, te dzieci się tam utopiły i oczywiście narracja jest taka, że ponieważ e, e, Teksas postawił te zabezpieczenia, to są nieludzkie warunki, i przez to ludzie giną. Tak? Argumentacja, oczywiście, klasyczny szantaż moralny. Ja mnie to boli, że ludzie w ogóle mają taką potrzebę, żeby przybywać setki tysięcy kilometrów, bo tak beznadziejne jest ich życie. To jest smutne, smuci mnie to. Natomiast umówmy się, że ci, którzy mówią, że to jest problem tej trójki dzieci, nie biorą pod uwagę, o tym też mówią prawicowi i pandici cały czas, że na przykład to jest. Ile ludzi ginie od fentanylu, który razem z tymi ludźmi się przedostaje. To są, to są tony po prostu tego fentanylu i on jest przecież najbardziej śmiercionośnym narkotykiem, jaki kiedykolwiek był w Ameryce um, autorem jakiejś takiej epidemii. Tak? Ilu ludzi, ile kobiet tak, jest przedmiotem handlu autentycznego ludźmi? Według niektórych szacunków, nawet 300 chyba tysięcy, ostatnio czytałem, w tej chwili jest kobiet, które mają status nielegalnych migrantów w Stanach Zjednoczonych i jednocześnie są w stanie e, takim. No, faktycznego niewolnictwa i wykorzystywania. Prawda? Więc to nie jest tak, że to, to, to jest tylko ta. Natomiast i potem się pojawia spór, tak? No bo za granicę odpowiada Border Patrol, czyli Straż Graniczna, która jest urzędem federalnym. E, I Teksas chyba pierwsi, pierwszy do jakiegoś e, sądu wniósł sprawę i bardzo istotna, niezwykle istotna sprawa, kluczowa bo też wiele osób nie rozumie, myśląc o tych wszystkich konfrontacjach, że Gwardia Narodowa będzie pilnowała tych dwóch mil drutu kolczastego, ale Biden wyśle wojsko i do, dojdzie do bitwy, prawda, jak w Antietam, czy gdzie to, jak się nazywała ta bitwa, co w, tak, po taki, w czasie wojny secesyjnej, nieważne, zapomniałem. W każdym razie, chodzi o to, wszystkie te orzeczenia dotyczą jednej sprawy. Czy agendom federalnym wolno w ramach obowiązku zabezpieczania granicy usunąć zabezpieczenia, które Teksas umieścił za zgodą y, właścicieli prywatnych lub mając bezpośrednio ten teren pod swoją kontrolą na terenie, który jest pod jego kontrolą. Tak? Innymi słowy, Shelby Park jest pod kontrolą Teksasu, czy tam miasta pewnie y, akurat, no, ale te, te władze ze sobą tam współpracują. I ta sprawa przechodzi przez ileś tych szczebli i piąt, Fifth Circuit, nie wiem jak to się tłumaczy na polski, piąty piątoobwodowy sąd wydaje takie zabezpieczenie że mówi że agenci federalni nie mogą usuwać tych zabezpieczeń natomiast też chyba w tym orzeczeniu znajdowało się takie stwierdzenie że nie mogą usuwać tych zabezpieczeń natomiast Sąd uznał, że nie jest instancją powołaną do tego, żeby oceniać, czy to wszystko jest konstytucyjne, dlatego sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy, być może już jakoś chyba pojutrze drugiego albo siódmego, jeszcze nie jest chyba data ustalona, będzie rozstrzygał tę sprawę. Na razie wydał zabezpieczenie i to jest kluczowe znowu, to od czego zaczęło. Zabezpieczenie dotyczy tego, że sąd najwyższy nie zgodził się z tym Fifth Circuit. Że oni nie mogą tego robić. Orzekł, że póki nie będzie pełnego orzeczenia, mogą to robić. Czyli mamy taką sytuację, że Teksas nie musi nic zrobić w tej sytuacji. Agenci federalni mają prawo coś zrobić, i pytanie jest takie. Czy oni zostaną w jakiś sposób utrudniona im zostanie praca, tak? Bo tam e, argumentacje takich rzeczników Border Patrol były chyba takie, że oni nie są w stanie też dostać się do tego e, Shelby Park, żeby tam realizować swoje obowiązki. Natomiast, i to jest też kluczowe i dosyć no, takie kuriozalne w tej historii, znaczy nie kuriozalne, po prostu ciekawe, że. Jeśli będzie tak, że Border Patrol przyjdzie, przetnie koncertinę, zabierze koncertinę, wyrzuci do rzeki, obojętnie coś tam z nią zrobi, to nic w tym orzeczeniu aktualnym nie ma, co blokowałoby prawo Teksasu, jego władzy i wszystkich tam jego mieszkańców, do tego, żeby umieścić w tym miejscu nową koncertinę, więc do takiej sytuacji też może dojść. Na sam koniec tego co chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć o. Rzeczy, która pewnie zwykle, bo wszyscy się podniecają maszerującą Gwardią Narodową. Pamiętajmy, Gwardia Narodowa jest pod władzą poszczególnych stanów, ale mamy precedensy w historii Stanów Zjednoczonych. Na przykład z 1957 roku Eisenhower sfederalizował ee, Gwardię Narodową w Arkansas po to, żeby ta słynna dziewiątka... Z BlackRock, czy jakoś tak oni się nazywali, to było dziewięć dzieci afroamerykańskich, żeby zdesegregować szkoły, i wtedy, jakby Gwardia Narodowa przeszła pod rządy władz federalnych jakby koniec, kropka. E, więc to też jest możliwe, że takie, na taki krok Biden się zdecyduje. Natomiast genialna zagrywka, bo na, tego jeszcze nie podsumowałem, genialna zagrywka abota polega na tym, że on zmusza w tym momencie Bidena, który i tak jest krytykowany za to, jak on prowadzi politykę migracyjną. Bo to, to jest skandal i to jest ganda. I to jest klasyczna akcja ludzkiego podejścia. Taka sama dyskusja była w Polsce, czy pushbacki są dobre. Tylko, że jak ludzie mówią, potrzebujemy ludzkiego podejścia to chyba nie często zastanawiają się na tym, jakie są konsekwencje ludzkiego podejścia. No bo jeżeli, bo pushback, co to oznacza? Nie wiemy, kim jesteś, nie masz prawa tu być. Pushback, prawda? Nie masz prawa przekraczać tej granicy. E, ludzkie podejście według tych ludzi powinno polegać na tym, każdy z nich ma jakiś wniosek, a na przykład azylowy. My nie wiemy, kim jest ta osoba, no ale musimy rozważyć ten wniosek, tak? No więc pierwszy krok byłby taki, że takich ludzi umieścimy w ośrodkach. Ale ośrodki stają się, Przepełniają, był taki moment, że pod jednym z tych przejść był taki tłum ludzi, że to podobno i takie są już raporty medialne, więc raczej to jest potwierdzona informacja. Biden nakazał szybsze procesowanie tych ludzi, żeby nie było takiego korka. Tak? A co oznacza procesowanie? Procesowanie w dzisiejszej Ameryce Bidena oznacza, że na przykład dostajesz telefon w ogóle administracji, na którym masz apkę, gdzie tam zaznaczasz różne rzeczy, co się nazywa pseudowizą wizą Bidena. To nie jest praktyczna wiza, ale tak naprawdę jak masz ten telefon i masz tą apkę, to będąc jednocześnie nielegalnym, w pewnym sensie jesteś legalnym, bo na przykład czekasz na proces. Tak? Więc w Polsce by było tak, na przykład, żeby ci ludzie na początku by byli przewożeni do obozów, ale byłoby ich coraz więcej, bo wszyscy by wiedzieli, że to nie jest tak, że pójdziesz na granicę i coś niemiłego cię spotka, po prostu zostaniesz przewieziony. Do obozu, a jeszcze adwokaci będą walczyli, żeby warunki też były ludzkie w tym obozie. Potem obozy się przepełniają i trzeba tych ludzi wypuszczać w tak zwany teren. I oni na przykład mają datę w sądzie azylowym, który że ma orzec, czy oni mają słuszny wniosek azylowy, czyli że czy naprawdę ich coś spotkało takiego w życiu i grozi im takie niebezpieczeństwo, że na azyl zasługują. Pamiętajmy, że większość, znaczy nie większość, ale spora część tych ludzi nie pochodzi zgodnie z prawem azylowym z tego kraju, nie, nie, nie szuka azylu w pierwszym kraju bezpiecznym. Tak? Ale w tym samym czasie tworzy się jakby ten fałszywy, prawny stan. Tak? I sprawa Obamy i w czasie ta, ta sprawa z Arizony, e, o której za chwilę powiemy, e, właśnie dotyczyła tego, bo Obama miał takie hasło, że przecież no dobrze, mamy 10 milionów w tym czasie, pewnie dzisiaj to może być już 30 milionów, mówiąc szczerze, nielegalnych. Tak? Illegals, illegal aliens, eee, nielegalnych migrantów, no, czyli ludzi, którzy nie mają prawa przebywać na terenie Stanów Zjednoczonych, no ale przecież my wszystkich ich nie wyrzucimy. To jest niemożliwe. No tak, tylko i, i znowu, jak trochę weszliśmy w nurt filozofowania o imigracji, ale moim zdaniem to jest ważne. Czy ja się zgadzam, że bardziej ludzko jest nie robić puszbaków? Tak, zgadzam się, tak? Ale konsekwencje zawsze są takie same, tak? Ludzkiego podejścia. Więcej ludzi myśli, że nic im się nie stanie, jeżeli tam przybędą, stają się ofiarami tych, którzy zarządzają tym przemytem, bo jak ktoś mówi, że jest chaos na granicy, to jest do pewnego stopnia prawda, ale ten proces nie, to nie jest tłum ludzi, którzy po prostu idą, prawda? Każdy jest jedno. Nie, to jest zorganizowane kartele za to odpowiadają i tak dalej, które tych ludzi traktują jak kargo i umówmy się, nie cargo nie najwyższej jakości, tak? Myślę, że chińskie AliExpress bardziej poważnie traktuje towary, które wysyła na przykład do Polski, niż kojoci, którzy prze, przeprowadzają w różnych miejscach e, przez granicę południową Stanów Zjednoczonych migrantów, tak? Więc to jest, to, to jest ten problem. Więcej ludzi, którzy się decydują na migrację, to jest więcej cierpienia. Więcej migracji wynika z ludzkiego podejścia. I to, jest, I to jest, jakby, nawet nie wiem, czy można to nazwać paradoksem, ale taka jest prawda. Powiem Wam ostatnią rzecz na ten temat. Ostatnio był taki filmik, wszyscy się tak oburzali, może słusznie na niego. Bo czarne osoby rzekomo żyjące w Polsce mówiły, jak to jest w Polsce żyć i tam mówią, o, takie trochę było półżartobliwe, nie tam, że ich biją czy coś takiego, ale że generalnie nie mogą tutaj kupować, na przykład do y, swojego typu włosów kosmetyków, coś tam tak narzekali na różne rzeczy. I ja tak bym powiedział, znaczy, z jednej strony, oczywiście oni oczerniają Polskę. I z drugiej strony to nie jest prawda pewnie w wielu przypadkach, że Polska jest jakaś strasznie rasistowska, ale z drugiej strony, z trzeciej strony jeszcze, przy całym. Ja bym nie chciał, żeby Polska miała opinię kraju, w którym ludzie z innych kultur są źle traktowani, ale z drugiej strony, ktoś za nas, chcąc oczernić Polskę, wykonał część tej pracy. Tak? Bo ostatecznie ta percepcja, czy ten kraj będzie dla ciebie przyjacielski, czy nie, decyduje też o tym, ile osób do tego kraju się zdecyduje przybyć. Zostawiamy to. Kluczowa sprawa i może najciekawsza, i dlatego ją zostawiłem, oczywiście, jak zwykle na koniec, do, na koniec, do którego dojdzie 30% oglądających tych film. To jest ten Kryzys potencjalny, jeszcze potencjalny, konstytucyjny, bo pamiętajmy, że Abot jeszcze bezpośrednio nie złamał i jeszcze są różne interpretacje, jaką mógłby złamać tę decyzję Sądu Najwyższego, więc w tym sensie to nie jest kryzys konstytucyjny. Natomiast warto to sobie uświadomić na przykładzie takim, jak my myślimy o migracji w UE. Czyli w ULB jest Frontex, oczywiście to jest zupełnie inna konstrukcja niż Stany Zjednoczone, ale że mamy jednocześnie suwerenne państwa i jednocześnie federację tych państw, jakąś tam, tak? Jakąś tam federację. I teraz można ludzi wpuścić do jednego państwa, ale jak już się ludzi wpuszcza do jednego państwa, to jest zarazem za, za sprawą z systemu Schengen, to jest decyzja w imieniu wszystkich państw. Prawda? I teraz w Stanach Zjednoczonych ten problem nie został nigdy tak naprawdę rozwiązany. Była taka sprawa w 2000, chyba 2012 roku, y, jeszcze za administracji Obama, Biden. Elena Kagan, która wtedy była szefem w administracji też odpowiedzialnym za migrację, dzisiaj jest sędziną justice, tak, w Sądzie Najwyższym. To taka też ciekawostka. Tak? I oni orzekli niekorzystnie dla stanu Arizona wówczas, a sprawa dotyczyła migracji. Natomiast legenda, pomnik. Y, oryginalistycznej jurysprudencji w Sądzie Najwyższym, czyli Antonin Scalia. Napisał swój dissent, który jest wzorcem. Ja wszystkim polecam, żeby sobie go przeczytali, bo to jest te teksty też Sądu Najwyższego, jak człowiek się czyta, to trochę jak kiedyś miałem taką lewacką yy, na filozofii wykładowczynię i ona mówi, że ona lubi, mimo tego, że ona w nic z tego nie wierzy, to ona lubi czytać. Encykliki Jana Pawła II, bo tam wszystko jest wartości, są takie jasne i to wszystko jest takie jasne. Oczywiście ona była lewaczką, więc czytała teksty postmodernistyczne, filozoficzne, w których nic nie jest jasne nawet dla samego autora. Natomiast czasem też taką kojącą funkcję dla mnie mają te teksty szczególnie dobrze napisane. Na przykład w przypadku sprawy Harvarda dotyczącej akcji afirmatywnej opinia Clarence'a Thomasa była doskonała i tak samo ta opinia jest świetna. Natomiast on pisze bardzo ciekawe rzeczy. Otóż, czy Stany są suwerenne? Stany, poszczególne Stany Stanów Zjednoczonych. I on stwierdza, że nieodłącznym elementem suwerenności jest możliwość wykluczenia ze swojego terytorium tych, którzy nie mają prawa przebywać na twoim terytorium, na terytorium tego stanu. I on tam wraca do czasów Fundacji Stanów Zjednoczonych, wtedy, kiedy uchwalano konstytucję. E, I wtedy mówi, jasne było, i to też jest jakby. Duch myślenia oryginalistycznego, o czym myśleli w kontekście ówczesnych czasów twórcy Konstytucji, co mieli na myśli. E, jasne było, że to Stany mają prawo do kontroli migracji, ale jeżeli coś było niejasne, to niejasne było to, do jakiego stopnia władze federalne mają prawo do kontroli migracji. Iskalia daje świetny przykład. Mówi tak: gdyby w czasach pisania Konstytucji napisano taki artykuł, Kontrola granic jest wyłączną kompetencją władz federalnych, to mówi delegaci na konwencję, by w ciągu 10 sekund wszyscy znaleźli się przy drzwiach, bo by stwierdzili, że takich Stanów Zjednoczonych to nie ma sensu zakładać. Tak. Czyli mamy sytuację, w którym de facto stany mają ciągle pewną suwerenność, chociaż ostateczna decyzja według niektórych. Jakby wiążąca, bo to jest Sąd Najwyższy i tych decyzji w Stanach Zjednoczonych się nie podważa. To jest też różnica z naszym systemem, w którym za sprawą kilku nominacji, procesu nominacji można powiedzieć, to już nie jest sąd, bla, 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 bla. bla. Amerykanie jeszcze na tyle głupi nie są. Poza tym system jest bardziej ukonstytuowany. E, natomiast orzeczenie było takie, że Stany. Czy znaczy orzeczenie było właściwie takie, jak powiedział Scalia o tym artykule, który. Sprawiłby, że wszyscy delegaci by uciekli z sali obrad i by nie było Stanów Zjednoczonych, czyli, że rząd ma wyłączną kompetencję i że Stany mają obowiązek. I to jest kluczowe w tej sprawie, też, o której mówimy, czyli w sprawie Teksasu, nie tylko kontroli, znaczy nie tylko muszą się stosować do przepisów imigracyjnych, które uchwali Kongres, co jest w pewnym sensie zgodne z konstytucją w całości. Tak? To znaczy, Kongres uchwala, te, czyli, ile osób, tak, kiedyś były normy, prawda, te, te kwoty migracyjne i tak dalej, zawsze to było, jak w każdym państwie, to jest jakoś regulowane. Ale one mają obowiązek dostosowywać się też do decyzji wykonawczych administracji prezydenckiej. Czyli tak jak Biden mówi, no dobra, mamy takie prawo, ale ja nie będę go realizował tak do końca, prawda, bo za dużo jest ludzi, to trzeba ich trochę wpuścić, tak. Za bo to też jest cały problem przy tej debacie, która się odbywa jednocześnie przy tym kryzysie, gdzie połączona jest sprawa ochrony granicy południowej i sprawa wsparcia dla Ukrainy. Ja bym chciał, żeby to było wsparcie amerykańskie dla Ukrainy, to jest w interesie Polski. Natomiast argumenty demokratów, że to jest jakiś szantaż i tak, dalej, i tak dalej, nie są do końca prawdziwe, dlatego że republikanie rozumują w sposób, który jest uzasadniony praktyką tej administracji, a rozumują w taki sposób. Jeżeli Biden uważa, że za, zabezpieczanie granicy polega na tym, że się przeznacza pieniądze federalne na, na telefony dla migrantów, żeby każdy miał apkę, w której zaznaczy, i to zależy od jego dobrej woli, czy on w ogóle tego telefonu nie wyrzuci za chwilę i nie będzie wiadomo, gdzie ta osoba się podziewa. Czyli innymi słowy, środki na tak zwane zabezpieczenie granicy przez Bidena mogą być, w jego administrację, wydane na szybsze procesowanie migrantów, co będzie oznaczało jeszcze większy napływ migrantów do Stanów Zjednoczonych. Tak? I to jest ten kluczowy problem, z którym mamy tutaj do czynienia. Jeszcze raz, czy jest niebezpieczeństwo kryzysu konstytucyjnego, jest wtedy, kiedy, czy jakiegoś takiego parasecesyjnego ruchu, ale to jesteśmy od tego naprawdę daleko. Tak? Jest wtedy, kiedy Greg Abbott, bo on w tej chwili mówi, że on rozumie tę decyzję Sądu Najwyższego w ten sposób, że Rząd federalny musi uzasadnić, dlaczego on musi zdjąć te zabezpieczenia. Po drugie, tego nie powiedział wprost, wydaje mi się, a może powiedział, ale ja tego nie zauważyłem: że on będzie miał prawo z powrotem te zabezpieczenia tam zainstalować. Tak? Bo jego prawo nie zostało jeszcze stwierdzone, że ono nie istnieje. I teraz jest kluczowa. Kluczowy fragment, który się mieści w dziesiątej sekcji artykułu pierwszego Konstytucji, czyli tej części zasadniczej Konstytucji, nie poprawek nawet jeszcze, tak? Żaden stan nie może bez zgody Kongresu wprowadzać ceł od tonarzu, utrzymywać w czasie pokoju wojska lub okrętów wojennych, zawierać porozumień lub układów z innym stanem albo państwem obcym, ani też przystępować do wojny, chyba że zostanie faktycznie napadnięty albo znajdzie się w niebezpieczeństwie tak bezpośrednim, że jakakolwiek zwłoka jest niemożliwa. Widzimy, że mamy tutaj dwie wartości, które są ze sobą w pewnym konflikcie. Jedna wartość to są prawa. Które musi mieć suwerenne państwo do tego, żeby zawierać umowy międzynarodowe. Nie może mieć Teksas osobnej umowy z Rosją, jak Ameryka nakłada sankcje na Rosję. Tak, To jest chyba dla wszystkich jasne. No ale z drugiej strony, nietypowość Stanów Zjednoczonych, że to nie było państwo scentralizowane, tylko federacja, sprawia, że w, tym, w tej drugiej części tej sekcji jest ten zapis, który mówi, chyba że ten stan zostanie faktycznie napadnięty. W oryginale jest tam się pojawia słowo invasion, czyli inwazja albo znajdzie się w niebezpieczeństwie tak bezpośrednim, Za, czyli zakładamy, odejdźmy od imigracji na chwilę, jest inwazja rzeczywiście Meksyku, na przykład na Teksas, ale jednocześnie, nie wiem, nie jest wybrany kongres, albo był atak też terrorystyczny, albo cokolwiek się wydarzyło w kongresie, że kongres nie jest w stanie wypowiedzieć wojny, czy tam uchwalić tego. To Teksas ma prawo do samoobrony. I teraz, czy napływ tak masowy migrantów jest inwazją, to jest dyskusyjne, ale pamiętajmy, jak ktoś chce się czepiać republikanów, że oni szeroką definicję inwazji przyjęli, no to pamiętajmy, że demokraci nazwali insurekcją protest, który się wymknął spod kontroli 6 stycznia na Kapitolu. Tak? Czyli jakby. Dwóch winnych tutaj mamy co najmniej. Natomiast, czy to jest inwazja? No, warto zwrócić uwagę, tak. Ci ludzie po pierwsze nie muszą być uzbrojeni jak wojska, które są wojskami najeźdźczymi, dlatego że ich się wpuszcza, prawda? Więc nie potrzebują broni. Broń mogą zdobyć na przykład później, jeżeli chcą. Część z nich się zajmuje przez przestępczością. Po drugie, czy inwazją nie jest sytuacja, w której stan traci prawo do decydowania o tym, kto ma prawo na, jego, na terenie tego stanu przebywać i mówi mu się, że nie może zabezpieczać, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Czyli innymi słowy, ten problem jest niezwykle ciekawy z takiego punktu prawno-filozoficznego i z punktu widzenia także historii Stanów Zjednoczonych, bo to jest mnóstwo wątków, które były już właśnie przez ojców założycieli dyskutowane. A z drugiej strony, tak jak powiedziałem, to, co doprowadzi do ewentualnego naprawdę ogromnego kryzysu, to nie jest, że Greg Abbott postawił dwa mile, dwie mile tej koncertiny. To nie jest nawet to, że Greg Abbott nie wpuści tam agentów Border Patrol, żeby oni przecieli tę koncertinę. To jest to, że ta polityka, którą prowadzi Biden i jego administracja może doprowadzić naprawdę do potężnej katastrofy. Nie, nie mam żadnych dowodów na to, i nikt chyba nie widziałem przynajmniej takich, że to jest planowane wewnętrzne, znaczy w sensie, wiecie, tak zwana wojna hybrydowa i nagle ci wszyscy ludzie zajmują się jakichś bojowników. No pytanie jakiego kraju, tak? Kto miałby w tym interes? Natomiast e, destabilizacja, chaos, wszystko to, co jest związane z nielegalną migracją, która się wiąże z szeregiem innych nielegalnych procederów, to trzeba rozważyć. Więc jakby uspokajam w tym sensie, że przestańcie. Podniecać się. Znaczy mówię, do tych, co się podniecają, bo wierzę, że wielu widzów tego kanału ma, nie ma z tym problemu, żeby się nie podniecać wtedy, kiedy nie chce się podniecić. Chociaż w pewnym sensie jest to poza naszą kontrolą. Natomiast jakby to jest szerszy problem, i też Europa ma problem, ponieważ zrobiono z problemu migracyjnego problem republikańskich ksenofobów, jak to zwykle bywa. Tak? E to się robi z tego problem, który ma być pretekstem jakimś. To nie jest tak. Oczywiście, republikanie mają swoje powody, America first, i pod, pod tym względem ja nie mówię, że my musimy wierzyć we wszystko, co oni mówią. Tak? Natomiast to jest realne. Tak samo jak wojna na Ukrainie jest problemem dla naszej części Europy i naszej części świata, tak samo ta masowa migracja, ten proceder, który wydaje się być coraz bardziej zorganizowany, jest problemem dla Stanów Zjednoczonych, i nie można mówić, że oni sobie wymyślili pretekst po to, żeby nie finansować Ukrainy. Czy te dwie rzeczy, czy powinny być połączone? Być może nie, ale też umówmy się, społeczeństwo, które przeżywa kryzys, no pamiętajmy, no 300 milionów mniej więcej to jest populacja Stanów Zjednoczonych, tak? Czyli te 6 milionów to jest 2% tej populacji nagle i to są wszystko ludzie, którzy nie mają prawa tak naprawdę przybywać, nie mają statusu legalnego w Stanach Zjednoczonych. Dobrze, skończymy na tym. Bardzo mi miło się z Wami rozmawiało, albo właściwie z samym sobą, a mam nadzieję, że Wam się miło tego słuchało i do zobaczenia wkrótce.